To tyle z zasad, a teraz przejdźmy do drużyny. Tak, to ten zrobił otwarcie. O, się otwiera. I tutaj tak. Chciałam się. Tu są różne obowiązki i bla bla bla. Tutaj są na siodła. Siodła. Na tutaj na głowę kantary dla różnych koni. Tu jest druga część, czyli to siodło jakieś tam. Czy to siodło, to derek, jedzenie. Tutaj nie ma żadnych koni, bo zaraz będę ich ekwipunki wam pokazywać, dlatego jest tak pusto wszędzie. To jest nuda. Tu jest przewalone jedzenie. Łąka. Blue. Tina w swoim kantarze. Reza w swojej darce. Kręta w swoim kantarze. No nie wiem jak to się nazywa, to jest, żeby pokazywać konia bez kantara. Tu jest siodło i darka. Jeszcze mam do niego głowę. Żak w swoim kantarze. Zajdę w swoim kantarze. Ogłowił. No i siodle. Buderka gdzieś mi się zapowiedziała. Siodło. Zabrakło mi tu jest Zorza w swoim siodle i ogłowił. No i Renes na bezniczek. Bo tu gdzieś jest oczu gdzieś kantar Zorzy. No i to tyle. I zaraz wam pokażę to do prowadzenia, żeby na koniu, który nic nie ma na sobie. I posprzątam tu. I będzie parę niby fotek Zorzy jak skacze. O, tak to wygląda bez konia. Tak. O, a to jest moja encyklopedia. Dostałam od kolegi. Moja encyklopedia, konie i kłopce. I tu jest wszystko takie. O, tu jest Dartmoor, bo tu jest na żółto pisane, to tak nie widać. Kut islandzki, Falabella. Bardzo dużo o nich, fjord, Hafninger, podpływanie, konkurencje olimpijskie, przez przeszkody, jeżdżenie, wszechstronny konkurs konia wierzchowego i nagroda. Wyścigi, jeźdźcy, takie zdjęcia, Afryki to jest, kowboj i nie wiem co to. To jest tyle o tej encyklopedii mojej. Już mówiłam, że tak wygląda. Pokażę, jak się zakłada na koniec. Tak to przydać? Najpierw przez łeb to łebko pyta. I to ciągniemy do góry. Z powrotem i znowu przez łeb. O, tak to wygląda. Wygląda koniu. Tu się zaczepia i się konia prowadzi. Że zamiast kantara na pokaza. Jeśli ktoś wie jak to się nazywa, to proszę napiszcie mi. I napiszcie czy w komentarzach, czy chcecie zobaczyć jak to się robi. To jest to. Teraz skoki Zorzy. I to tyle z skoków naszej pięknej Zorzy. A teraz proszę o chwilę. Już sobie przypomniałam. Miałam wam się spytać, czy kupić sobie tą klacz. Bo jadę do gniazda teraz, nie tylko jak w ostatnim filmiku widziałam. Chwilę. To nie. I tego rybaka. O, tego. Czy tą klacz i tego źrebaka, tinkerki, czy klacz Hafningera i jakiegoś tego źrebaka. Powiedzcie mi w komentarzach. Jeszcze raz wam wszystkich pokażę. Klacz Prezion, klacz Dartmoor, klacz Hafninger,
rybaka arabskiego, czy rybaka tigra. Bardzo ważna, więc jeszcze jeden lot na moją stajnię. A więc cześć! Mówiła Sara Szlech X2.